Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria, stalowe centrum serwisowe, Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Organizator programu Witaj z nagrodami. Tradycyjnie, Czarek, najpierw parę słów komentarza do meczu. Od czego tu zacząć? No na pewno nie przyjechaliśmy tutaj w roli faworyta. Ciężki mecz, ciężkie warunki na pewno Jagiellonia postawiła nam. Utrzymywała się na pewno częściej przy piłce. Bardzo dużo zdrowia nas kosztował ten mecz, bo z reguły to my byliśmy tym, którzy chcieli odebrać tą piłkę i biegaliśmy dużo za nią. Naprawdę szacunek dla zespołu za to, że wytrzymał te trudy tego spotkania. Czego sumą jest zwycięstwo. To tak generalnie fajnie powiedziałeś, chłopcy się nabiegali, ty później wszedłeś, ciach, ciach, bach, asysta, 2-1, do widzenia. Nie, no tak jak powiedziałeś, że jak wchodziłem, byłeś pewny, że będzie dobrze. Tak, rozmawialiśmy rzeczywiście. Podobnie myślałem, także szkoda, że wcześniej nie wszedłem, bo już było trochę wcześniej to załatwione, ale cieszymy się, że jak jest, emocje do końca były. Zagrałeś na skrzydle, jak która pozycja, prawego obrońcy, czy może prawo skrzydłowego podobać się bardziej? Nie, no zdecydowanie prawo obrońca, także będę musiał zimą wszystko zrobić, żeby wrócić na tą swoją pozycję. No zobaczymy, jak będzie. Ale widzisz, konkurencja w defensywie jest, bo Patryk gra na prawej, a Kamil na lewej i kolejny mecz, w którym strzela gola, więc no nie będzie łatwo. No tak, no Kamil strzela gole, Patryk dobrze Ty gra. Podajesz. Patryk dobrze gra w obronie, mówię, no bo to oni poprzychodzili, ja też jestem, że była jakaś ta rywalizacja, nie poddajesz. A teraz tak poważnie, czy zgodzisz się z opinią, że suma szczęścia zawsze równa się zero i gdzieś ona wraca? Ja nie mówię, że to my jakimś przypadkiem zasłużyliśmy na ten wynik, bo tak nie było. Ciężko pracowaliśmy, żeby ten mecz wygrać i to się udało, ale w takim znaczeniu, że gdzieś w końcówce, tak jak no, traciliśmy bramki, czy to z Łęczną na porażkę, czy z Ruchem dwukrotnie na remis, tak teraz no, nam się w końcówce to udało i wiadomo, że prędzej czy później gdzieś ta suma szczęścia się wyrównuje. No, zgadza się, jest takie powiedzenie, że suma szczęścia równa się zero. No można tak powiedzieć, że chociaż jeszcze uważam, że jesteśmy na minusie. Bo nadal trochę w plecy. Nadal uważam, że jesteśmy trochę w plecy. Ale mówię, no jeszcze cała wiosna przed nami, także miejmy nadzieję, że będziemy punktować tak jak miało to ostatnio, te ostatnie mecze seryjnie. I że wiosną dobijemy do tej pierwszej ósemki, która jest naszym celem. Jak spędzasz święta i tę krótką urlopową przerwę? Lecę na Hawaje. I będę tam wypoczywał. Nie, żartuję. A sam lot chyba zajmuje dużo czasu, tam nie zdążysz. Żartuję. W rodzinie. Tak jak zawsze jadę do Radomska, tam u teściu, u swoich rodziców. Także rodzinnie. To teraz proszę ładnie jeszcze naszym telewidzom z Wisły TV, a także Wiślackiego Kwadransa złożyć życzenia. Wszystkim tym kibicom, którym wymieniłeś, życzę zdrowych, spokojnych świąt, szczęścia w nowym roku. No i przede wszystkim zdrowia, bo jak jest zdrowie, to będzie wszystko. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria, stalowe centrum serwisowe, Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Sponsorem programu był PKN Orlen. Organizator programu Witaj z nagrodami.